Witam, witam serdecznie. Pierwsze pytanie, najważniejsze oczywiście, czy mnie dobrze słychać? Jeśli tak, to łapeczkę do góry możecie zostawić na tym krótkim live'ie. Opowiem Ci, czy facet może być w ogóle wrażliwy dla kobiety. I przedstawię Ci moją teorię, jak ja się na to wszystko zapatruję. Pod spodem masz linka do generatora randek, który jest 50% taniej, do jutra do północy jeszcze dostępny, także możesz sobie pobrać. I czy facet może być wrażliwy dla kobiety? Owszem, może, tylko też na odpowiednim etapie znajomości. Jeśli Ty, poznając kobietę, dajesz się poznać jako taki uczuciowy chłopak, który się tylko przytula, który chce tylko być głaskany, pragnie wyrozumiałości i tego, żeby kobieta zawsze go pocieszała, bo mu w życiu nie wychodzi, no to nie wypadniesz na dobrego tutaj faceta w oczach tej dziewczyny, który ma tą zuchwałość życiową, który wie, co znaczy i który wierzy w siebie, bo to wiesz, to nawet nie chodzi o to, że ty musisz być milionerem, że ty musisz mieć pieniądze, tylko kobiecie wystarczy taka jedna cecha twojego charakteru, wiara w siebie, że ty wierzysz w siebie, mówisz jej, kochanie, zobaczysz, ja sobie zawsze poradzę, mam tam drobne problemy w pracy, ale dla mnie to jest pikuś, bo ja zawsze z opresji wychodzę cało i zawsze sobie poradzę. Jak kobieta widzi po tobie taką zuchwałość życiową, no to ona widzi, że ty jesteś gościem, czuje, że jesteś gościem, przy którym się czuje bezpiecznie, no i nie ma absolutnie żadnego problemu, ale jeśli ty szukasz u niej pocieszenia, zwierzasz się, może byś mnie jeszcze przytuliła, pogłaskała, ona ci mówi, że chyba nie szuka chłopaka, a ty się rozpłakałeś i mówisz, daj mi szansę, proszę, zostań ze mną, słuchaj, przecież trzeba każdemu dać szansę, no to niestety nie będziesz atrakcyjny i będziesz dostawał po dupie. Zdecydowanie, tak jak mówiłem na początku dzisiejszego dnia, musisz być stanowczy, stabilny emocjonalnie dla kobiety, pewny siebie, spokojny wewnętrznie, ale też oczywiście to musi być połączone ze zdecydowaniem i z tym, że twardo stąpasz po ziemi. Inaczej żadna normalna, zdrowa kobieta nie będzie chciała być z tobą w związku, bo jak ona zauważy, że ty masz chore jazdy, poszła na imprezę, wydzwaniasz, SMS-y piszesz, czy jesteś sama, pokaż się na kamerce, pokaż zdjęcie, gdzie siedzisz, no to ona już wyczuwa tą zazdrość. Ona już tak naprawdę czuje, że no ty ją osaczasz i to jest bardzo niezdrowe. Dużo kobiet będzie chciało tak naprawdę uciekać. Jak kolega tutaj napisał, od przytulania jest twoja mama, a nie twoja kobieta. I dużo na tym stracisz. Natomiast jeśli, wiesz, no oczywiście są różne też kobiety, niektóre mają większe to poczucie wrażliwości, pragną przytulania na początku, więc to też nie jest tak, że w ogóle przytulanie jest źle odbierane, czy jest całkowicie złe. Przy niektórych typach kobiet niewielka dawka tego przytulania plus silne męskie cechy, seksualne uwodzenie, to się będzie sprawdzać, ale to, co Ci chciałem przekazać, to jest sytuacja tego typu, że najlepiej pokazać te uczucia, tą wrażliwość dopiero wtedy, kiedy ten pierwszy etap związku jest zaliczony. Kobieta chce się dłużej z Tobą spotykać, czuje do Ciebie namiętność, seksualność, jest na wysokim poziomie, jest podniecona, widzi, że Ty jesteś pewny siebie i wtedy oczywiście, jeśli ona pokazuje uczucia, jeśli przytula się, jest taka wrażliwa, dobra dla Ciebie, tak Cię gładzi, wiesz, mizia po buzi, słoneczko i tak dalej, no to możesz też w podobny sposób zareagować, przytulić, pocałować, nie ma problemu. Ale zauważ, że robisz to w sytuacji, kiedy ona też tego chce. I to jest właśnie tutaj bardzo istotne, że ty zawsze musisz być tym lustrem dla kobiety. Jak u niej się pojawiają pewne tutaj zachowania w twoim kierunku, mowa o uczuciach, o wrażliwości, to też stopniowo powinno się zacząć pojawiać od ciebie. A jak się nie pojawi, no to ona oczywiście może cię odebrać jako faceta, który ją nie kocha. No i ten związek się może też wyłamać pod wpływem tego, że
niby jest seksualność, niby są emocje, ale nie ma uczuć, nie ma tej wrażliwości z twojej strony, aż nie czuję kochana. Nieraz kobiety mówią w trakcie spotkań takich luźnych na seks, wiesz co, ja jednak tego nie czuję, ja potrzebuję czegoś więcej, miłości. No i to jest właśnie jakby sparafrazowanie tego, co ja mówię. Kobieta potrzebuje też na pewnym etapie uczucia, dlatego niezmiernie istotne jest to, żebyś ty ją obserwował, co ona w danym momencie relacji potrzebuje od ciebie dostać. I jeśli jesteś w stanie to dostarczyć, będziesz miał naprawdę fenomenalne rezultaty z tą kobietą i efekty. Zresztą też dużo o tym mówię w tym nowym kursie, jak generować randki z kobietami, pomysły na randki, jak się zmienić, znowu być atrakcyjnym facetem po trudnej przeszłości. Ten cały kurs dostępny 50% taniej jeszcze tylko do jutra, także polecam serdecznie, bo jest to najlepszy temat, jeśli chodzi o kurs, jaki zrobiłem tutaj. W ogóle najdłuższy materiał, polecam każdemu, bo to cię zmieni i będziesz miał zupełnie inne podejście do kobiet. Jakie macie pytania? Przeinwestowałeś znajomość, ale przy zerwaniu odwróciłem się z uśmiechem na twarzy, po 3 tygodniach już wypisywała. No właśnie, więc kobieta tym bardziej w tych trudnych momentach będzie cię testowała, czy ty wytrzymasz psychicznie, czy się poddasz, a jak pokażesz zuchwałość, pewność siebie, uśmiech na twarzy, no to oczywiście raczej nie ma opcji, żeby ona cię zostawiła i na tym też myślę, że warto się tutaj skupić. Natomiast nie możesz sobie pozwolić na to, żeby zbyt dużo uczuć pokazywać w pierwszym etapie uwodzenia kobiety, tym bardziej jak wy się dopiero co poznaliście. Dlaczego? No bo to będzie odebrane przez kobietę jako próba przymilenia się. Ona poczuje, że jesteś takim gościem, który za bardzo się zakochuje. Jak zobaczy zbyt dużo miłości od ciebie, tego uczucia, a nie zauważy, że ty chcesz od niej seksu, że ją podniecasz seksualnie, to będziesz dla niej aseksualny. I właśnie to jest cały problem, że jak jesteś za dobry, zbyt kochający na początku, a brakuje tej seksualności, to nie jesteś dla niej seksualnie wystarczający i kobieta bardzo szybko może odrzucić twoje tutaj zaloty czy próby zdobycia jej serca. Także zawsze o tym pamiętajcie. Jeśli pokazujesz więcej uczuć, wrażliwości niż kobieta na pierwszym etapie znajomości, kiedy dopiero się co poznajecie, no to jest od kilku tygodni do 2-3 miesięcy, to jest źle, dlatego że ona może to odebrać z wysokim stopniem prawdopodobieństwa, odbierze to jako przymilanie się, to, że ty przeinwestowałeś i nawet potem bardzo niechętnie będzie reagować na próby pocałunku czy nawet doprowadzenia do seksu. No i w wielu przypadkach to się skończy tym, że ona ci powie, że potrzebuje trochę więcej czasu, że to nie jest to, co ona myślała z tobą, że nie poczuła tego samego, co ty i będziesz miał niestety problemy, dlatego wyciągnij wnioski sam, bo niejednokrotnie widziałem ten przypadek na wielu tutaj historiach, które mi przedstawiacie. No i oczywiście to się zawsze kończyło tak samo. Facet wpadał w tą szufladkę nice guy'a, zbyt miłego gościa, a kobieta totalnie traktowała go aseksualnie. Nic z tego nie wychodziło. Zrobię live'a po 20, jeszcze takiego dłuższego. Natomiast jak masz do mnie jakieś pytanie, możesz śmiało pisać. Jak generować randki z kobietami? 50% taniej jeszcze do jutra. Pod spodem masz linka, korzystaj. Zdecydowanie najlepszy materiał, jaki zrobiłem do tej pory. I widzimy się dzisiaj po 20. Trzymajcie się, cześć.